Stwierdzenie Pitagorasa, tutaj mój uczeń z pierwszej klasy szkoły podstawowej wylicza długość przeciwprostokątnej. To 225 to jest jaka liczba do kwadratu? 15. 15, tak, dodać. Dodać. 40. A 400 skąd się wzięło, wytłumacz? 20 do tak, kwadratu. Tak, tylko zamieniłeś kolejność, tak? Lepiej no. Nie zamieniać. No to a napisz. Też wynik taki sam. Wynik będzie taki bo to sam. Przecież... Bo dodawanie jest jakie? Przemienne. Przemienne, tak. Równa się. Tu pisz na razie c kwadrat, równa się c kwadrat. C kwadrat i pod spodem pisz c kwadrat. Ja muszę tak dyrygować sposobem zapisu, dlatego że no małe dziecko to dobrze oblicza, ale nie bardzo wie, jak się zapisuje. 625. Tak. Aha. No i teraz napisz. Czego szukamy teraz? No to niechcący, ja już kiedyś wiedziałem, że 25 do kwadratu to 625. W jakimś innym zadaniu, tak? No to dobrze, no to nie, napisz. Nie, bo chciałem kiedyś obliczyć, ile jest 25 razy 25. No dobrze. No to zapisz C równa się, pod spodem C równa się. C równa się. A zapisz najpierw przy pomocy pewnego działania. Napisz 625, 625 jeszcze napisz. 625. Jakie trzeba działanie zrobić z tym, żeby wyszedł wynik? O, właśnie, dobre działanie. Jak się nazywa to działanie? Pierwiastek drugiego stopnia, tak? Ale wiesz co, dwójki się nie pisze. Zmasz dwójkę. Jak jest z drugiego stopnia, to się nie pisze. Trzeciego stopnia to się pisze, a drugiego się nie pisze. I czwartego, i piątego. I piątego się pisze, tak. Innych się pisze, ale drugiego to się rozumie samo przez się. To jest automatycznie. I napisz pod spodem C równa się, w takim razie C równa się, bo ty już to znasz. C równa się. 600. Nie, już nie pisz 625. Po co? 25. Nie, już. Podzielić. No. Przez 25. No, można tak. Tak napisać. Samo 20. Czyli C równa się. Poczekaj, ale. C równa się 25 do drugiej. Ale nie, C to jest samo 25. C do kwadratu to jest 25 do drugiej, prawda? No to zmasz kwadrat. Czyli C jest równe 25. W ogóle... Ale 25 do kwadratu to znowu 625. Tak. Tak. 25 razy 25. Tak, to prawda. To dużo prawda. Tutaj. Dobrze, to na koniec dam Ci takie zadanie, no takie prościutkie dla Ciebie będzie. To tak już tylko na zakończenie. Patrz, tu jest 4, albo może tak. Tu jest 5, o C jest 5. Tutaj B jest 4, a A jest niewiadome teraz tutaj, o. Jak się nazywa ten bok? Ten bok się nazywa jak? Pamiętasz, jak się nazywają te boki? To jest przy prostokątna, a to? Też przy prostokątna, a to się nazywa? Przeciw. Przeciw prostokątna. Dobrze, to ułóż twierdzenie Pitagorasa tutaj. Zapisz wzorek twierdzenia Pitagorasa. To jest... Ułóż równanie, no. Skoro jest... O, teraz A jest niewiadome. Tak, teraz A jest niewiadome. Zapisz odpowiedni rachunek. 5 kwadrat dodać. 4 kwadrat równa się A kwadrat. Wiesz co, poczekaj. Tutaj musimy się zastanowić, czy to jest dobrze. Popatrz. Który w tym trójkącie bok jest najdłuższy? Pokaż najdłuższy bok. Ten. Tak, ten jest najdłuższy. To... Czy jak podniesiesz ten do kwadratu, dodasz ten do kwadratu, to będziesz miał ten krótki do kwadratu? Nie. Nie, to jest źle. Przekreś to, to nie będzie tak. Twierdzenie Pitagorasa inaczej wygląda. Przekreś, raz przekreś. Daj kreseczkę jedną kreskę. Dobra, wystarczy, żeby było widać, co jest źle. A teraz spróbuj napisać dobre twierdzenie tutaj. Dobry wzorek stwierdzenia Pitagorasa. Jak to na trzeba? Na razie tego nie wiem, jak obliczyć no to najmniejszy. Popatrz, ja Ci podpowiem. Ten bok do kwadratu, a ten to jest ile? 4. No to pisz, 4 do kwadratu. 4. Do kwadratu, dwójka. Kwadrat. Dodać. Dodać. No teraz ten bok do kwadratu, ale znasz ten bok? Nie. Nie, no to napisz A do kwadratu. A jest nieznane jeszcze. A do kwadratu równa się. Równa się 5 kwadrat. Dobrze. No i teraz obliczaj.
Okej, to teraz wiem. Rób rachunki. 16. Stara się prosto siedzieć, wiesz? Weź sobie rączkę na stół, tak? Coś równa się. Ale to coś. 20. To coś tutaj nie zostawię, tylko napisz a kwadrat. Żeby nie było takiej dziury, tak. A. Kwadrat. Okej. Czyli wiem. Bo 3 kwadrat to 9, a 16 dodać 9 to 25. To 25, tak. Czyli A jest 3. No tak. Dobrze, i zrobiłeś. Masz siły na jeszcze jedno zadanie? Może jeszcze jedno zrobimy, dobra? I potem zrobimy sobie przerwę akurat. Dobrze? Szybciej. Więcej zadań się nie mieści. No tak, tu się już prawie że nie mieści, ale wiesz co, taki mały rysunek zrobię. Jeszcze jedno, dobrze? Bo akurat włączyłem kamerę, to by tutaj nam pasowało. Patrz, teraz ten będzie nieznany, patrz. Tutaj będzie pytajnik. Tu jest pytajnik. Tutaj to A będzie 6. C będzie 10. O, a B jest nieznane. I zrób i ułóż odpowiednie równanie. O, tutaj, od tego miejsca, gdzie ja pokazuję, żeby się zmieściło. Ułóż równanie odpowiednie. Jak to będzie? Ale siądź ładnie, siądź sobie ładnie, dobrze? Ostatnie zadanie i będzie przerwa. B kwadrat tak? Dodać. Sześć kwadrat równa się 10 kwadrat. Tak. No i dalej. Okej, czyli 3. Aha, czyli robimy 36 odjąć 100. Wiem. B równa się 8. Dlaczego? Wytłumacz. Bo kiedyś obliczaliśmy pierwiastek z 8. Akurat znaczy to... nie pierwiastek z 8, pierwiastek z ilu? Z 64. Tak. A jak akurat odjąłem od tego 36, bo 6 do kwadratu to 36, wyszło mi 64. To wiesz co? Zapiszemy tutaj, żeby było wiadomo, skąd się to wszystko bierze. Napisz B kwadrat na razie jeszcze. B kwadrat. Dodać. 36 równa się 100. 100. No i tutaj z boku. B kwadrat w takim razie. B kwadrat. Musi się równać ile? Napisz. Równa się 64. Tak, czyli B równa się. B równa się. No użyj pierwiastka. Zrób pierwiastek. Napisz pierwiastek. Pierwiastek z jakiej liczby? 64. No a to jest równe? 8. Dobrze, no miałeś mieć przerwę, więc robimy sobie przerwę.